Cześć, tu Andrzej z witryny Świat Ducha. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o temacie życia tu i teraz, takiego uwolnienia duchowego, które realizuje się w tym stanie. I można powiedzieć, że to jest realizacja jaźni, że w ten sposób przejawia się jaźń, czyli duch człowieka. Natomiast... Yy, nie przejawia się automatyzm z poziomu ciała, nie przejawiają się programy z poziomu duszy. I co w tym obszarze będziemy omawiać? No to, że tam się pojawia błogość, niektórzy to urzeczywistnieniem nazywają. Natomiast. Następuje wybijanie z tego stanu przez bodźce i wybijanie się następuje do reakcji stresowych, czyli tych 4F po angielsku, fight, flight, freeze, fawn. I to tworzyć może charakter nawet cały i temperament i może być bardzo sztywne i mocne. Natomiast jest tak, że mamy cały czas to w sobie i nic nie trzeba dodawać do tego stanu. No niektórzy powiedzą, tak, fajnie, nic nie trzeba dodawać, no to już jestem w tym, już jestem urzeczywistniony, już mam y, błogość i tak dalej. No ale to nie tak jest łatwo, bo jednak dużo trzeba odjąć. W obszarze psychiki, czyli inaczej oczyścić, i o tym też będziemy mówić dzisiaj. No i efektem to jest generalnie życie bez napięć, bez negatywnego nastawienia. Jest to jakby życie w obszarze samego, samej energii życia. Takiego połączenia się z energią życia, z życiem samym. Tak. Jest to, można powiedzieć, taka postawa Chrystusowa. No tak. Życie bez napięć, bez negatywnego nastawienia. Myślę, że jest to tak zrozumiałe. Dobrze, zaczynamy. Tak więc jak sami wiecie. Wiele osób wam już mówiło o i tu i teraz. To będziesz fajnie żyć. To jest takie uwolnienie duchowe, że to się realizuje prawdziwy swój potencjał, prawdziwą jaźń. No i pytanie czy to robimy, czy tylko udajemy, czy próbujemy, a się nam nie udaje i dlaczego? Generalnie są obietnice bardzo duże, czyli obietnice błogości, u, u, urzeczywistnienia własnych prawi, prawdziwych a, potencjałów. No trzeba mieć do tego jednak świadomość uruchomioną, samoświadomość i tam, że tak powiem, byle kto nie, nie zrobi tego, tylko ten, kto będzie świadomy. O co chodzi? Tutaj mamy dużego, jakby przeciwnika w sobie, w własnej psychice. Mówią, że umysł jest kiepskim zarządcą, ale dobrym sługą. No i właśnie w umyśle i w ciele też jest dużo różnych takich automatyzmów, które wybijają nas. Do reakcji stresowych. Przychodzą do nas bodźce różnorodne ze, ze środowiska i nasz umysł automatycznie to odbiera i reaguje na to. Nasze ciało też automatycznie odbiera i reaguje na to. I chodzi o to, żeby się odczulić, od, odstawić sobie to reagowanie i zająć się odpowiedzią, ale nie reakcją stresową, bo niektórzy mówią, odpowiedź stresowa to jest rodzaj odpowiedzi, natomiast chodzi o to, że tutaj ma być odpowiedź świadoma, odpowiedź nieautomatyczna. Te odpowiedzi stresowe jest, no, są już ja nawet trochę o tym mówiłem, czy tam nagrywałem filmy. Jest to dosyć ważna sprawa i pojawiają się one w, w momentach, kiedy z człowiekiem dzieje się coś dużego i niechcianego. I to jest to 4F, czyli cztery odpowiedzi stresowe. Być może że są nawet więcej niż cztery, ale cztery są podstawowe, czyli walcz Uciekaj, zamroź się i przypodobaj się. Fight, flight, phone, free, freeze, phone. Tak. 4. I co więcej, to nie jest tak, że to tylko jest tak na, na chwilę, o, bo coś mnie zaburzyło, to ja przez 5 minut jestem zaburzony, ale za chwileczkę od razu już jestem. W, dobrej, w dobrym nastroju jest już wszystko dobrze nie, 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 to jest coś więcej to daje te zaburzenia te reakcje stresowe dają nawet cały charakter całą postać człowieka temperament temper no to tak jak temperówka utemperują człowieka Wyobraźcie sobie, no jest, jest taki ołówek, który jeszcze nie był w użyciu, no i temperówka może go utemperować na cztery różne wielkości. Tak, tak samo i stres, traumy mogą nas utemperować na różne charaktery. Na, na, na różne charaktery, co nie znaczy, że tam nie jesteśmy... W sobie, że nie, nie mamy ciągle tego podstawowego źródła, bo cały czas mamy to w sobie i nic nie trzeba dodawać do tego stanu. Ten stan jest w nas obecny, cały czas jakby jest i można powiedzieć więcej, że jest nawet źródłem naszego funkcjonowania, źródłem tego. Co się w nas dzieje, i te energie są przekształcane, i nawet zabierane od nas. Tak jest tego dużo i tak jest to wartościowe. Natomiast yy, mówią tak, no, no jak tam mam cały czas, to, to nic, nic nie trzeba do tego dodawać. No to już jest fajnie, to już jest super i, i takie też. Yy, Przekazy też słyszałem, że no właściwie nic nie, nie musisz robić, tylko po prostu o tak sobie żyj, albo na przykład zaprzecz wszystkiemu, to będzie dobrze. Jak zaprzeczysz, to, to będzie fajniej. I, I widziałem wielu takich ludzi, którzy po prostu tak na sztywno sobie zrobili taką jogę sztywną i, i, i że tak powiem, mają obciążenia ale się uważają za, za wysoce rozwiniętych i, i, i super, natomiast energie tego nie potwierdzają. Bo jakby to powiedzieć, energie danego człowieka nie kłamią i zresztą sam człowiek nawet nie jest czasami w stanie rozpoznać swoich energii. Nie, nie, a co więcej, nie jest już w stanie ich skontrolować. Bardzo często, jakby to powiedzieć, dusza chlapie, kim jest od razu, jakie ma obciążenia od razu. to Sławek Majda mówił kiedyś właśnie, że dusza lubi się przedstawiać, czyli razem z tymi wszystkimi obciążeniami, bardzo często w pierwszych pięciu minutach kontaktu, albo nawet w pierwszej minucie kontaktu, ten człowiek Wam powie, wszystko Wam powie, ale niekoniecznie w. Słowach, chociaż to czasami też, ale w gestach, w mimice, w doborze wyrazów. To tam wszystko będzie. Także nawet i nie trzeba będzie wtedy, jakby to powiedzieć, potwierdzenia od Niego. Nie, nie oczekujcie tego, że On będzie świadomy tego, co, co robi. Bo tam mogą być na przykład jakieś istoty, które się do niego doczepiły i które specjalnie nie chcą, żeby było widać, że one tam są i że ten człowiek jest obciążony i że on, jego dusza współpracuje. No i on będzie taki przekonany, że jest taki czyściutki, że tak fajnie, super, 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 ale na przykład, ktoś wrażliwy nie będzie chciał z nim rozmawiać, przebywać, ponieważ dlaczego? No, to ciężko tam jest, ciężko z, z tą osobą wytrzymać, tak? jeżeli się jest wrażliwy. No i co w takim razie? Wniosek jest prosty. Trzeba dużo odjąć w obszarze psychiki, dużo oczyścić. A coż mamy do oczyszczenia? Automatyczne reakcje. Zwykle, ponieważ wybijają nas one z bycia tu i teraz. Im więcej mamy automatyzmów, yy, nawet i pozytywnych. W cudzysłowie, tak, że, że, że o, kobieta przychodzi do, do domu i mówi: O, ja, jak brudno, ja muszę tutaj po, posprzątać, nie? Albo, albo że. że też taki jest taki nawyk właśnie kobiecy, jakby zmniejszania poziomu lęku za pomocą odwoływania się do wzorców właśnie prokreacyjnych, właśnie w ten sposób czuję napięcie, stres, a więc zabieram się za sprzątanie i paradoksalnie to działa. Paradoksalnie to działa. U mężczyzn jest to. Mężczyzna nie jest połączony aż tak bardzo z Ziemią, jest połączony z ideami, z myśleniem. Tak więc yy, mężczyzna będzie szedł ku, ku idei, na przykład, czy nasi wygrali, a, a jeżeli nie, to z kim grają, a gdzie grają, a może, a może bym sobie piwko kupił. Piwko to spirit, pamiętajcie, spirit to duch, tak? Odpłynięcie w sferę ducha to jest marzenie mężczyzny. To go uspokaja. Można powiedzieć, że mnie uspokaja robienie filmów o, o duchowości, czy tam artykułów. Odpowiedzi stresowe są do oczyszczenia. Czyli te wszystkie walcz, uciekaj. Kolejna jest. Yy... Zaszyj się, i kolejna jest przypodobaj się. Te wszystkie odpowiedzi stresowe są reakcjami automatyzmów takich stresowych. I im więcej mamy tych automatyzmów, tym bardziej nie jesteśmy w tu i teraz. Na szczęście można to obserwować. U mnie taką jedną z głównych odpowiedzi jest: Przypodobaj się. I ja, jakby to powiedzieć nagminnie, rezygnuję ze swojego zdania, ze, swojej, ze swoich potrzeb, ze swojej postawy na rzecz postawy drugiej osoby. Jakby sklejam się z drugą osobą, jakby chcę być dla niej dobry, tak żeby ona była też dobra dla mnie, tak? To jest odpowiedź stresowa. To może wyglądać bardzo fajnie i przyjaźnie. No to to nie, nie ma tutaj, jakby nie, nic, nic złego. To, to jest przyjazne, natomiast to jest reaktywne. To, 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 to często jest ponad miarę i może na przykład przeszkadzać mi życiu. I teraz, jeżeli ja jestem świadomy, to ja Patrzę się na siebie, jak ja, zwłaszcza w czasie stresu, kiedy są jakieś duże bodźce, jak ja reaguję. Tak? Gdzieś tam wewnątrz siebie mam też odpowiedź tą walcz, ale to już jest z tymi wyższymi jakby istotami. Nie z ludźmi, bo ludzie to, 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 to nie, ale ciemne siły duchowe. O, moja dusza tu po prostu na noże od razu by szła. Jak tam słyszę jakiegoś Narcyza albo symbionta, gdzieś tam ileś setek metrów od siebie, to, to od razu. Od razu by, by chciała iść na bój. A to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Także tutaj te elementy, które nas będą i które nas stresują, które wywołują u nas reakcje stresowe, źle napisałem odpowiedzi. Reakcje stresowe yy, to są traumy. Trauma jest to, to, co się w nas wydarzyło w momencie, kiedy byliśmy w sytuacji bez wyjścia. Trauma to jest zwykle sytuacja, w której ani w lewo, ani w prawo. I po prostu człowiek już nie może, i niektórzy walczą, niektórzy chcą uciekać i próbują uciekać jak tylko mogą. Niektóry, niektórzy zamierają, a niektórzy chcą się przypodobać oprawcy. Taki jest syndrom sztokholmski, na przykład. Tak? No, i tutaj są tacy duży gracze, y którzy są ponadludcy, czyli narcyzi ze wspomaganiem od, od ciemnej strony, są symbionty, są wejścia. To oczywiście to są tylko jakby to powiedzieć. Nazwy. Jeżeli ktoś nie chce przyjmować tej mojej duchowej nomenklatury, to naprawdę nic tutaj to żadnego, żadnej różnicy nie, nie robi. Rzeczywistość jest taka jaka jest, a to jest tylko kwestia od opisu. Jeżeli ja sobie będę to opisywać duchowo, to jest moja sprawa. Jeżeli ktoś się będzie sobie redukcjonistycznie odpisywać, jego sprawę naprawdę nie jest kłopot. Wejścia to z kolei jest. Aha, czyli symbionty są to jakby związane z narcyzmem jawnym, z narcyzmem tym takim, jakby wulgarnym można powiedzieć. Natomiast wejścia i biała strona, tamto to była ciemna, a biała strona i wejścia to jest, to są narcyzi ukryci. I ci manipulanci, którzy manipulują innymi, i sami nie chcą się dać poznać, jako osoby, jednak mające te cechy narcystyczne z tego katalogu chorób psychicznych DSM. Tak. Jak się oczyścić? Co trzeba odjąć? Trzeba odjąć zaprogramowanie umysłu i ciała, a więc w ciele są to e, zablokowane energie w, w mięśniach, zablokowane energie w, w różnych częściach ciała, ale też jest umysł, umysł, który uważa, że on powinien reagować, że niereagowanie no to źle, to tylko... Dlatego się zło rozwija, bo, bo dobrzy ludzie nie reagują. Tak? Natomiast, jeżeli odnajdziemy argumenty, dlaczego warto usunąć zaprogramowanie umysłu i ciała, dlaczego warto nie reagować na tych ludzi, bo na przykład no. Każdy jest w jakiś tam sposób poszkodowany, i y, nie ma co ich wycinać w pień, bo oni też swoje, dajmy na to, w, w, w dzieciństwie ci ludzie też dostali i są poszkodowanymi. Także tutaj jest, dla mnie przynajmniej, są, jest też dużo właśnie pracy takiej y, moralnej. Dlaczego ja nie mam atakować tych ludzi, którzy mnie atakują, którzy chcą mnie wykorzystać? Dlaczego ja nie mam im odpowiadać złem za zło? Tak? Dlaczego ja mam być przyjazny? Ja nie mówię, że, że mam potwierdzić, że ich sposób widzenia na świat jest dobry. Nie, no bo jeżeli ktoś. Ma zaburzenia, no to ma zaburzenie. Jeżeli jest narcyzem, to jest narcyzem. Jeżeli jest manipulantem, to jest manipulantem. Jeżeli jest oszustem, no to jest oszustem. I, i, i póki taki będzie, póki nie zmieni swojego y, zachowania i sposobu działania, no to nadal będzie. Natomiast ja nie muszę tego człowieka ani ocenić, ani. O Oskarżać ani karać. Ja nie muszę robić za policję. Ja nie muszę nawet być dla niego nieuprzejmy. Wręcz dlaczego? Mogę być dla niego uprzejmy. I to samo do mnie powróci. To, to nie znaczy, że ja akceptuję tamtą stronę, że ja akceptuję na przykład, że tamten ktoś coś zrobił złego. Tak? Być może, że on ma taką na przykład. Yy, odpowiedź, reakcję stresową. I on właśnie z tego powodu jest yy, taki, że, że ma cały charakter taki, że, że może być narcyzem i, i, i ta narcystyczna osobowość będzie po prostu, jest bardzo mocno zaburzona i, i psychologowie mówią, że tam yy, terapia w, w przypadku narcyzów yy, Skutkuje w pojedynczych procentach całej, populace, znaczy wszystkich tych, którzy przychodzą na terapię. Także tutaj chodzi o to, żebym sam w sobie odnalazł argumenty, dlaczego warto się rozwijać duchowo dlaczego się warto oczyszczać. I dlaczego. Warto, żebym patrzył się, kiedy reaguje automatycznie i nie robił tego. Nie reagować automatycznie, czyli też nie reagować myślowo, bo zaraz będą w umyśle się pojawiać pomysły, dlaczego jednak warto, dlaczego jestem skrzywdzony, dlaczego tamci ludzie mają mi oddać, dlaczego to, dlaczego tamto. A też i emocjonalnie, bo tutaj w emocjach to już jest, bardzo duże są napięcia najczęściej, i tutaj też cała praca emocjonalna też jest do wykonania, żeby zobaczyć te emocje i żeby je nazwać, tak, żeby z nich wyjść, bo przejście w, w poziomach ciał subtelnych z poziomu emocjonalnego na poziom mentalny, czyli z astralnego na mentalny. Daje zrobienia pa, zrobienie parasola, przynajmniej takiego najdrobniejszego, nad emocjami, że te emocje już nie hulają jak małpy w cyrku, yy, zwłaszcza pustym, tylko że już jest jakieś, jakiś świadek, tak jak w tej fizyce kwantowej, że chodzi o tego świadka, który jeżeli zobaczy to i nazwie, to już się obraz zmienia, to już się przemodelowują te niższe energie. Jest to oczywiście praca dla świadomego ja, czyli osoby, które mają ducha, które czują świadomie, że żyją, że mają wpływ na swoje życie, że są w stanie pracować ze sobą. To jest praca dla nich. To jest praca dla nich. No przykładowo takie typy pracy właśnie są jak niereagowanie. Nie reagowanie. Na YouTube jest ileś filmów o tym, że, że mamy się nauczyć nie reagować na to, co przychodzi do nas. To, to, czyli to, to taka postawa stoicka. Tak? Jest to fajne bardzo, tylko że warto również pod ty, y, uwzględnić uczucia, emocje, w tym i nie być odciętym od uczuć i emocji, co niestety y, ja nie widziałem jeszcze przesłania stoickiego, które by mówiło, co mamy zrobić z emocjami, z uczuciami? Co mamy, mamy po prostu je zamurować? Idziemy do Lochu, tam jest taka piwnica, wsadzamy swoje emocje i uczucia tam i zamurowujemy szczelnie, jeszcze tam wzmocnimy jakąś klamrą, kłódą, coś tam, no i idziemy na powierzchnię i żyjemy już bez emocji, bez uczuć. No to jest bardzo szkodliwe. Jeżeli ktoś tak stoicyzm pojmuje, to jest bardzo szkodliwe, ponieważ każdy ma emocje, każdy ma uczucie. I dlatego, oprócz tego wskazania, że należy nie reagować ani myślowo, ani emocjonalnie, można odpowiadać, ale nie reagować, żeby to nie było automatyzm. Możemy przemyśleć naszą odpowiedź. Możemy adekwatnie, spokojnie odpowiadać. No, tutaj widzicie nie reagować, tylko odpowiadać. I jeszcze jest drugie wskazanie, które dla mnie takie było ważne o emocjach, właśnie. Bardzo często ludzie nie umieją sobie poradzić z emocjami, ponieważ nie wiedzą dokładnie, do czego służą emocje. Emocje potrafią być tak prze, e, przemożne, tak zalewające, tak ogarniające, tak e, wielkie, szerokie emocje potrafią być, tak mogą ponieść człowieka, że e, po prostu no, zastanawiamy się, ale o co tu chodzi. Naukowcy z obszaru badań nad emocjami, nad neuro, nauki, neurologii mówią w ten sposób, że emocja jest, ma bardzo prostą funkcję. Jest to dosyć prymitywny sposób ostrzegania nas, że coś tutaj jest nie w porządku. To jest na, na granicy ciała i umysłu. Czyli jest. Jest to jeden z najniższych poziomów umysłowych, emocjonalność. I jeżeli ja będę patrzył się na emocje jako na sygnał, taki jak na wyświetlaczu, albo na y, y, wskaźnikach jakichś, na... Y, tak tak zwanych zegarach, tak? Na przykład jak, jak w, w samochodzie są wskaźniki, tak? I są tam lampki kontrolne, coś tam, coś tam, i się jakaś yy, pomarańczowa lampka zapala, tak? No patrzę się do instrukcji obsługi. Aha, to lampka pomarańczowa, to znaczy niechęć. To jeszcze nie jest odrzucenie czerwona lampka, ale niechęć że pomarańczowa jest, tak? No to okej. Okay. To znaczy, że organizm i, i umysł w tej niższej części mnie informuje, że mam niechęć, na przykład do jakiejś osoby. I dlaczego mam niechęć? No, bo i tutaj mam argumenty, bo ta osoba tak i tak się zachowuje, bo tak i tak mogę tutaj ucierpieć. Jeszcze może nie do końca ucierpiałem, ale już. Pomarańczowa lampka jest. Jeszcze to nie jest czerwona, ale to jest nadal pomarańczowa. Jeszcze sprawy nie zaszły aż tak daleko. Także, dwie zasady, które mi bardzo podpasowały. Dalej. To już jest ostatni punkt. Co my z tego mamy mieć? Mamy mieć życie bez napięć, bez negatywnego nastawienia się, w ogóle do kogokolwiek, do czegokolwiek. Życie bez napięć jest możliwe, jest możliwe jak najbardziej. Jeżeli nic nie będziemy uważać za Zagrożenie dla naszej głębokiej jaźni, dla ducha. My możemy cierpieć, my możemy przechodzić trudności, trudne y, sytuacje, trudne przeżycia. To, to, to jak najbardziej będziemy, najpewniej będziemy, bo, bo przecież życie takie jest tutaj na Ziemi. Natomiast chodzi o to, żebyśmy nie reagowali na to, żebyśmy nie dawali sobie wejść w, w reakcję cierpienia, w reakcję na przykład po, poczucia bycia skrzywdzonym, żeby, żebyśmy nie, nie dawali sobie być wytrąconym z dobrostanu, wytrąconym z poczucia, że mam kontrolę nad własnym życiem. Co daje na przykład poczucie lęku, poczucie braku bezpieczeństwa. Żebyśmy nie, nie dawali sobie, jeżeli odpowiednio będziemy pracować nad swoimi emocjami, nad swoimi uczuciami, nad swoimi myślami, to tak możemy to ustalić sobie cały ten zestaw, że nie będziemy wytrącani z. z z równowagi, z dobrostanu. Będziemy mieć życie bez napięć. Tak przynajmniej mówią no, mistrzowie duchowi. No Taki pierwszy z brzegu przy, tym przykładem no, to jest technika uwalniania, yy, praca Lestera Lewinsona, yy, Davida Hawkinsa. Metoda Sedony i tak dalej, i tak dalej. Jest tego wiele. I te, tutaj tych y, poszczególnych technik jest dużo i można wymieniać je długo, natomiast chodzi o to, że każdą z nich możemy zastosować w tym głównym celu, w głównym celu, czyli w życiu tu i teraz żeby się uwolnić duchowo, żeby nie być uzależnionym, uwikłanym, żeby zrealizować jaźń, a nie realizować duszy, pragnień, du znaczy pragnienia duszy możemy się realizować, ale żeby nie realizować reakcji, które są w duszy, żeby nie realizować reakcji stresowych, odpowiedzi stresowych. Tak? Reakcji stresowych, żebyśmy nie uruchamiali tylko żebyśmy byli trzeźwi, przytomni, świadomi, radośni. I takie techniki mogą tutaj pomóc, tylko ważne jest, żebyśmy widzieli też strategię całą, bo technika to już jest najmniejszy ten kawałeczek, ta najmniejsza cegiełka. Jeżeli będziemy widzieć strategię, Oczyszczania, strategię, dlaczego mamy się oczyszczać, strategię, w, jak, w którą stronę mamy iść. Jeżeli mamy zastosować to, to oczyszczanie, to dlaczego? Jaki jest, jaka jest idea, jak, jaki jest kierunek, jaki mamy plan, pomysł? To nam. Ma to życie bez napięć, bez negatywnego nastawienia, ma nam dać inną jakość życia, ma przynieść nam zmiany jakości życia, bo jeżeli nie będziemy uruchamiać naszych reakcji stresowych, to będziemy mieć lepsze życie, bo nie będziemy mieć, dajmy na to, chęci z nikim walczyć, albo przynajmniej rzadziej będziemy mieć, Coraz rzadziej, że nie będziemy chcieć uciekać, że nie będziemy mieć lęków, albo będziemy mieć je coraz rzadziej, że nie będziemy mieć to, co tam dalej jest, tych reakcji stresowych, eee, zamroź się, tak? Czyli praca nad sobą będzie nam zmniejszać. Postawy takie wycofania się, opuszczenia życia, opuszczenia własnego dobrego yy, życia. Będziemy coraz bardziej zaangażowani i aktywni w swoim życiu. Nie będziemy się yy, jakby oddzielać od życia. No i ostatnia reakcja stresowa: przypodobaj się, nie będziemy. Ludźmi typu zadowalacze kogoś, tak? Będziemy umieli jasno i wyraźnie powiedzieć prawdę w danej sytuacji, że no wiesz, fajnie mówisz, ale tutaj to i to się nie trzyma kupy, tak? Nie chcecie tutaj zniechęcać do czegoś tam, ale zobacz, tutaj mówisz tak, a postępujesz tak. Jak to wytłumaczysz? W tym momencie nie, nie ma reakcji, przypodobania się, tylko że jeżeli oczywiście to jest potrzebne, bo wiele osób, dajmy na to, nie ma y, intencji do rozwoju osobistego, duchowego i wtedy też nie ma potrzeby ich, że tak powiem, w żaden sposób naprostowywać, bo jeż, ja już dawno tam y, badałem. Ludzi pod tym względem, czy, czy ktoś ma intencje do rozwoju osobistego, duchowego. Jak mi wychodziło, badałem, wahadłem, czy, czy tam intuicyjnie sprawdzałem, czy, czy tam ktoś ma intencje do rozwoju. Jak mi wychodziło na przykład, że ma 10% intencji do rozwoju, 20%, to ja w ogóle nic nie mówię teraz. Kiedyś to mówiłem kiedyś byłem wzburzony, zaniepokojony, zniechęcony, od, oskarżałem tego człowieka, ale dzisiaj nie. Bo widzę, że nie ma intencji. Poza tym jak widzę, że dany ktoś nie ma na przykład ducha, ma tylko duszę, umysł, inteligencję i ciało fizyczne i na tym wszystkim jedzie, ale ducha samego nie ma i. Z tego powodu nie będzie mógł y, świadomie sterować sobą, bo nie ma takich potencjałów. Takim ludziom też nic nie mówię. Dobra. Czyli tak, inna jakość życia będzie, inna przestrzeń, bo inna, inne, inny świat osobisty możemy sobie wykreować. Sami sobie możemy wykreować inny świat, właśnie wibracyjnie. Że już nie będzie to. Y, przestrzeń reakcji reaktywnych y, odpowiedzi y, duszy, umysłu, że tam się coś wali. Ojejku, to tragedia. A, 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 a co ty zrobisz? A to, a to. Nie, nie. Nie musimy tego robić. Nie. Po co? Nie potrzeba. Czyli jest to w jakiś sposób wyjście poza astral poza Koło samsary, poza koło karmiczne. Bo karma się opiera właśnie na powtarzalności reakcji stresowych. Że w jednym wcieleniu jedna dusza drugą skrzywdziła, a w którymś z następnych wcieleniu ta druga skrzywdziła tą pierwszą. No bo ona się musiała w odwecie jakoś zrobić odwet, bo już nie mogła wytrzymać. Nie, teraz nie musimy tego robić, nie musimy mieć y, tego typu reakcji. Możemy wyjść poza ten krąg odwetu, bo karma jest w jakiś sposób w dużej części między ludźmi, jest to w dużej, w dużej części odwet za to, co kiedyś ktoś zrobił jednej duszy, druga dusza zrobiła, no to druga teraz mówi tak mnie świeżbi, tak bym mu wlała. No właśnie nie, niekoniecznie. To jest, to jest właśnie walcz, to, to bym wlała. To jest, to jest reakcja stresowa u duszy typu walcz. A po co? Po co ja mam być zestresowany? Są naprawdę... Realne argumenty za tym, że odpowied... reakcje stresowe nie są potrzebne. Można, można oczywiście, jak najbardziej dusza będzie się cieszyć, że o dałam temu po głowie, a tamtemu to powiedziałam to, a to a tutaj mu oddałam za to, a tak się zemściłem, tak? A tutaj, zobacz, jak się postawiłem. Ojej, to tutaj tamten to już musi wiedzieć, kim jestem. No, okej, okay, to, to jest świat dusz. To jest świat dusz, to jest Samsara, to jest Astral, to jest karma. Ale możemy wyjść poza to. Możemy wyjść. Możemy zło dobrem zwyciężać. Dobrem, czyli po prostu wyjściem poza to, poza te reakcje stresowe. Dlatego są one tak ważne i warto się ich nauczyć, warto je rozważać, warto się jakby przyglądać, co ja je, jeszcze robię stresowego, jaka reakcja stresowa mnie dotyczy. Także jest to ileś obietnic życia bez napięć, bez negatywnego nastawienia. No i to ma nas doprowadzić do. Życia tu i teraz, do uwolnienia duchowego i do realizacji do życia, swoją własną jaźnią, do, do przejawiania. Realizacja to jest przejawianie, przejawić jaźń. Nie będziemy przejawiać umysłu, intelekt, znaczy intelekt możemy przejawiać jako narzędzie, ale nie będzie to główne źródło naszego przejawienia. Głównym źródłem będzie duch. I to właśnie było cały czas rdzennym przekazem chyba wszystkich mistrzów duchowych: że, że to duch ma się przejawiać. Czego Wam życzę? Zapraszam na witrynę świat ducha. Na razie.